początek tych rozliczeń, które ja prywatnie bym organizował w stosunku do pana Ziobry, pana Kamińskiego i pana Sieńczkowskiego. Oni tak naprawdę zrobili dokładnie to samo, co w stosunku do Le Pena. Zrobili wiele, wiele lat temu. I w związku z tym będą musieli za to odpowiedzieć. Ja myślę, że pan Kamiński, pan Ziobry mógł się spodziewać wyroku w miejscach 6-7 lat odbywania wolności za to, co mi zrobili. To dość mocne słowo. Czy planuje pan udział swój w jakiejś komisji śledczej? Bo takie z pewnością będą powołane. Jestem jeszcze przed rozmową z panem przewodniczącym Tuskiem. Jesteśmy już umówieni, także wtedy będę coś więcej wiedział, jeżeli chodzi o to, jaki zakres pracy z naszymi w ramach klubu. Nie zna pan Teresa Kaczyńskiego z pierwszego rządu PiS-u. Teraz po tylu latach widzi pan jakiego polityka? Już schyłkowego, czy jeszcze z takich, który może zagrozić Koalicji Obywatelskiej? Ja nie lekceważę Teresa Kaczyńskiego, nie jestem z tych, którzy mówią, że to już jest. W końcu uważam, że jeżeli dobrą robotę zrobimy, to będzie koniec PiS-a. Na razie to jest najsilniejszy klub parlamentarny i na pewno nie będę go lekceważył.